Witamy na konferencji przed meczem Ruch Chorzów Motor Lublin. Z nami trener Marek Saganowski. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I przechodzimy do pytań zadanych przez dziennikarzy drogą zdalną. Józef Kufel z Radia Lublin zadał 3 pytania, a pierwsze z nich brzmi: czy fakt, że Ruch Chorzów ostatnio pauzował, utrudnił wam jakoś przygotowania do meczu? I czy ta pauza może być atutem chorzowskiej drużyny, czy wręcz przeciwnie? Nic to nam nie utrudnia, na pewno przygotowujemy się jak do następnego meczu. Bardziej wydaje mi się, że takie wybicie z rytmu grania to Ruch może odczuwać. Oczywiście mają troszeczkę więcej czasu na to, żeby poprawić po przegranym meczu z Hutnikiem Kraków swoją grę, ustawienie, czy popracować nad różnymi schematami, natomiast my się tym nie przejmujemy. Chcemy tam pojechać, zagrać dobry mecz. Niebiescy przegrywali ostatnio z zespołami z dołu tabeli, ze wspomnianym przez pana Hutnikiem, a także z Niczym Pruszków. Czy to świadczy o zadyszce rywala, czy raczej o zlekceważeniu przeciwników? Myślę, że to świadczy o tym, że ta liga jest równa, pomimo tego, że Ruch bardzo dobrze wystartował. W ostatnich 5 meczach 3 mecze przegrał, tak więc to świadczy też o tym, że każdy z każdym może wygrać w tej lidze. Mam nadzieję, że w tym następnym meczu tak samo będzie. A czego potrzebuje motor, by wygrać w Chorzowie? To ostatnie pytanie od Józefa Kufla. Przede wszystkim potrzebujemy koncentracji, skupienia się w defensywie, a także w ofensywie. Sytuacje, które stwarzamy sobie z przeciwnikami, z którymi poprzednio graliśmy i choćby nawet ten mecz pierwszy z Ruchem, w którym przegraliśmy 2-1, mieliśmy kilka sytuacji na to, żeby przynajmniej zremisować ten mecz. Tak więc tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy grali w kompakcie, w dobrej strukturze, no i byli zdecydowanie lepiej skoncentrowani na ofensywie, czy postawieniu tej kropki na D. I teraz dwa pytania od Łukasza Gładysiewicza z Dziennika Wschodniego. Pierwsze z nich brzmi: czy mecz z Ruchem to będzie najważniejsze spotkanie w tej rundzie? Wygrana w Chorzowie pozwoli wam zbliżyć się do rywali na 5 punktów, ale porażka skomplikuje sytuację w tabeli. No każdy mecz nasz, jeżeli gramy tak, wygraliśmy mecz z Wisłą Puławy, zremisowaliśmy mecz ze Zniczem, tutaj mecz z Ruchem Chorzów na pewno jest ważny, jak każdy. Tak naprawdę jeszcze jest dużo meczy do końca sezonu, ale nie ulega wątpliwości, że ten mecz, tak jak tutaj redaktor mówi, w przypadku naszej wygranej zbliży nas do Ruchu na pewno na dużo więcej, na mniej punktów. A druga sprawa to jest taka, że też potrzebujemy takiego dobrego zwycięstwa z dobrym przeciwnikiem. Jak wygląda sytuacja kadrowa, pyta Łukasz Gładysiewicz. Czy Arkadiusz Najemski albo Adrian Dudziński będą mogli zagrać w piątek? Arkadiusz Najemski jest gotowy do grania, Dudziński na pewno już nie zagra do końca rundy. I ostatnie pytanie, tym razem Bartosz Litwin, Kurier Lubelski. Ruch wygrał w sierpniu na arenie Lublin, a przed własną publicznością jest bardzo mocny. Czy motor stać na to, by zwyciężyć na tak trudnym terenie? Myślę, że stać. Oczywiście, że nas stać na to, żeby wygrać nie tylko z Ruchem na wyjeździe, ale z każdym tutaj przeciwnikiem w lidze. Jeżeli będziemy grali na swoje 100%, na swoje możliwości, które ta drużyna ma jakość, to na pewno jest nas stać na to, żeby przywieźć z Chorzowa 3 punkty. I dziękuję bardzo, trenerze. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.